Mieszkańcy Zduńskiej Woli mogli poznać fragment wielkiej historii podczas trzeciego pikniku historyczno-edukacyjnego. Dzięki grupom rekonstrukcji historycznej z Polski i Niemiec zobaczyli, jak żołnierze walczyli na froncie włoskim. Monte Cassino jest to symbol, natomiast zapominamy o Anconie, którą będziemy prawdopodobnie odtwarzać w przyszłym roku. W tym roku skupiamy się na Bolonii. Bolonia, wielka operacja, uczestniczył tam drugi korpus Polski pod dowództwem generała Andersa. W momencie, kiedy Niemcy tak naprawdę stanowili zacięty opór, nie chcieli się cofnąć, Polacy parli. I w końcu można powiedzieć, że przełamali linię gotów. To było jedno z większych zwycięstw Wojska Polskiego. W kwietniu 1945 roku doszło do jednej z ostatnich bitew we Włoszech. Chcemy przybliżyć wydarzenia, które tak naprawdę były u schyłku wojny. Są to absolutnie zapomniane wydarzenia. Wielka bitwa o Bolonię, operacja bolońska, przełamanie linii gotów. Trzeba powiedzieć, że Polacy wyprzedzili Amerykanów o 3 godziny, zajmując wcześniej Bolonię od południa niż Amerykanie od północy. Był to swego rodzaju wyścig, dlatego że Anglicy, Amerykanie, jak i Polacy chcieli po prostu zdobyć to duże, ostatnie miasto, bo wszyscy wiedzieli, że wojna już się kończy. Zanim do tego doszło, poległo wielu alianckich żołnierzy. Pierwszy atak na pozycje niemieckie przypuścili Amerykanie. Niestety doborowe oddziały hitlerowców skutecznie broniły przedmieść Bolonii. Amerykanie musieli się wycofać. Amerykanie się po prostu nie śpieszyli. Duże straty to jednak jest też coś, co działa na dowództwo. Więc Amerykanie, można powiedzieć, że po poniesieniu jakichkolwiek strat raczej woleli odpuścić, poczekać na lotnictwo. Jest noc, prawda? Polacy już nie czekali. Polacy mieli za zadanie przeciąć Niemcom drogę od strony Ferrary i przekroczyć rzekę Senio. Część zginęła z powodu pomyłki, kiedy bombowce amerykańskie zrzuciły bomby o 5 km za wcześnie. Jednak polscy żołnierze nie zamierzali się poddać, mimo dużych strat. Uczestniczył tam drugi korpus Polski pod dowództwem generała Andersa. W momencie, kiedy Niemcy tak naprawdę stanowili zacięty opór, nie chcieli się cofnąć, Polacy parli. I w końcu można powiedzieć, że przełamali linię gotów. To było jedno z większych zwycięstw Wojska Polskiego. Polacy wykazali się ogromną odwagą nie tylko podczas walk. Komandosi dzień przed atakiem przyjechali na takim pojeździe Universal Carrier. Zamówili sobie obiad w takiej słynnej restauracji Papagallo w Bolonii. Taka dosyć znana, w której jadały koronowane głowy również. Po czym wrócili na swoje pozycje i na drugi dzień weszli sobie, a stolik już był zamówiony dla nich. Jednak kiedy ruszyli do natarcia, nie zamierzali się już cofać. Równinny teren wokół Bolonii pozwolił na wykorzystanie wojsk pancernych. Przy jednostkach pancernych to wszystko idzie ławą, idą pułki rozpoznawcze, które wchodziły do miasta, następnie idą jednostki pancerne, które tak naprawdę to już Niemcy praktycznie uciekli z Bolonii. Dlatego ta bitwa, to o czym ciągle mówię, że ta bitwa jest kontrowersyjna, że niektórzy twierdzą, że nie było bitwy. Niemcy bardzo szybko się wycofali z Bolonii. Niestety poświęcenie polskich żołnierzy zostało zapomniane. Miałem okazję być w ubiegłym roku na rocznicy zdobycia Bolonii. I troszkę to było żenujące, jak rozmawiałem z kombatantami, którzy znają świetnie język włoski, kiedy na uroczystościach Włosi powiedzieli, że to partyzanci włoscy wyzwolili, co jest nieprawdą, po czym podszedł do nas taki człowiek starszy, który mówi, że jako dzieciak widział, jak przyjeżdżają Polacy na czołgach, no nasze charakterystyczne orły na beretach. O tym, co naprawdę wydarzyło się na przedmieściach Bolonii, świadczy polski cmentarz i ulica Pułku Ułanów Karpackich. Pasjonaci z grup rekonstrukcji historycznej starali się jak najwierniej odtworzyć tamte wydarzenia. Coraz częściej uczestniczą w takich imprezach goście z zagranicy. Bo to są ludzie pozytywnie zakręceni, ze wspaniałą pasją, miłością do historii. No i tacy ludzie powinni się łączyć, powinni się spotykać, wymieniać doświadczenia. Do Zduńskiej Woli przyjechali Niemcy. Dla nich rekonstrukcje z okresu II wojny światowej są prawdziwym wyzwaniem. Trudno obarczać prawnuków za winy pradziadków, prawda? Oni tą historię znają, wiedzą, jaka była przez lata im łatka przyszywana. Naprawdę, ale w Polsce są pod ogromnym wrażeniem, naprawdę, gościnności
serca, nie tylko z tym, z czym się spotykają ze strony polskich rekonstruktorów, ale także z publiczności. Rekonstrukcje ważnych wydarzeń historycznych są coraz bardziej popularne. Bitwę o Bolonię obejrzało w Zduńskiej Woli ponad 3000 ludzi.